idziesz ulicą i łapiesz kontakt wzrokowy z jakimś facetem, sprawdzasz, czy się uśmiecha albo odwraca za tobą. Jeśli tak, ciągle jesteś w grze, jeszcze nie wszystko stracone. Znasz to poczucie presji? Chcesz sobie z nim poradzić? Słuchaj dalej. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Jakiś czas temu jedna z singielek, nazwijmy ją Basią, zwierzyła mi się, że najgorsze w byciu singielką jest to wrażenie, że ciągle jesteś w grze. Opisała to jako poczucie presji, takiego sprawdzania, czy nadal wzbudzam zainteresowanie mężczyzn. Też tak masz? Ona opisuje to mniej więcej tak. Wiesz, idziesz ulicą i łapiesz kontakt wzrokowy z jakimś facetem. To może być uśmiech z jego strony, albo on się za tobą ogląda i wtedy już czuję ulgę. I myślę, że nie jest źle, ciągle jestem w grze, ale to mnie wykańcza. No ja się nie dziwię, bo taka presja może być destrukcyjna. Ciągle sprawdzasz swoją wartość na, tak w cudzysłowie, rynku singli. Jeżeli masz tak jak Basia, to chyba budujesz swoje poczucie na poczucie własnej wartości, na chwiejnych ocenach innych, a to jest, no jak sama nazwa mówi, chwiejne, zmienne, nie daje poczucia bezpieczeństwa. I wiesz, jednym z powodów takiej postawy może być lęk, że skoro jesteś sama, to coś z tobą nie tak. Jeżeli słuchasz mnie już od jakiegoś czasu, to wiesz, że ja ci powiem, wszystko z tobą jest okej. Być może czegoś nie wiesz, dlatego ci nie wychodzi. Ale jeżeli masz takie przekonanie, ma wszystko w głowie, coś ze mną jest nie tak. I co gorsza, nie wiesz, co jest z tobą nie tak, no bo przecież jesteś ładna, odpowiedzialna, życzliwa, mądra, ogarnięta życiowo, a mimo to relacje jakieś ci nie wychodzą, bo mężczyźni traktują cię jak koleżankę, albo trafiasz na samych, powiedzmy, nieodpowiednich. I gdy raz za razem doświadczasz porażki, to i nie wiesz dlaczego, to bardzo łatwo zacząć szukać winy w sobie. Zresztą to jest taka pozostałość też dzieciństwa, że gdy na przykład gdy rodzice się kłócili, to dziecko często bierze na siebie winę, że to ono jest winne, że rodzice się kłócą. Więc mamy taki mechanizm dzieciństwa, może nadal u ciebie działa. Ale zobacz, gdy obwiniasz się za swoją samotność, że coś z tobą jest nie tak, to tak naprawdę najczęściej wchodzisz w jedną z dwóch dróg. Jedną to polega na tym, że poddajesz się i udajesz, że nie zależy ci na relacji. Trudno, mi nie zależy, nikt się mną nie interesuje, też to nie ma dla mnie znaczenia. Chociaż w głębi serca chcesz relacji. No inna jest sytuacja, gdy nie chcesz relacji, jesteś z tym szczera i to jest okej. Ale mówię tutaj o takiej opcji, że ty pragniesz relacji, ale wmawiasz sobie, że skoro się nie udaje, to ja nie będę o to zabiegać, nie ma to dla mnie znaczenia. Druga droga to jest taka, że działasz tak chaotycznie, chwytasz się każdego sposobu, który może ci pomóc złapać faceta. Grasz, udajesz, jesteś w ciągłym napięciu i czujesz frustrację. I nieważne, którą drogą idziesz, i tak wypatrujesz oznak zainteresowania mężczyzn, bo one dają ci nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, że ktoś na ciebie zwróci uwagę. I to jest też trochę tak, że gdy ktoś się do ciebie uśmiechnie albo z tobą się obejrzy, to czujesz się przez chwilę dobrze, ale po chwili wraca beznadzieja, bezradność i smutek. I wiesz co? To, co chcę ci powiedzieć, to nie musi tak być. Wiem, że to jest trudne, ale możesz to zmienić, bo jest alternatywa. I tą alternatywą jest autentyczność i wiedza. I może to brzmi dla ciebie dziwnie, bądź sobą, ale naprawdę to jest klucz. I mimo, nieważne jest to, że inni ci mówią tu w mediach, że trzeba umieć się sprzedać, odpowiednio zagrać, zaprezentować, ale na dłuższą metę w relacjach to nie działa. To, co zbliża ludzi do siebie, to autentyczność, a nie granie. A poza tym, co, zagrasz, zwiążesz się z jakimś chłopakiem i później do końca życia masz grać? No, takie życie to będzie koszmar.
Zobacz, autentyczność buduje się na świadomości swoich potrzeb, marzeń, celów oraz granic. To jest takie bycie przy sobie, życie w zgodzie ze sobą. To jest też bycie, świadomość swoich ograniczeń. I ta świadomość swoich talentów i ograniczeń i też granic daje wolność i luz. Bo wtedy, będąc autentyczną, nie spinasz się tak mocno na randkach, bo wiesz, jaka jesteś i prezentujesz się w prawdzie, dając wolność drugiej osobie wybrania ciebie. I ty też dajesz sobie prawo wybrania jego. I nie musisz myśleć, co powinnaś powiedzieć albo jak się zachować. Za to masz w sobie przestrzeń na taką otwartość, ciekawość wobec mężczyzny, którego poznajesz. I też ci dodaje informację, czy naprawdę chcesz z tym chłopakiem jeszcze się spotykać, czy chcesz go lepiej poznać. I ta autentyczność, taka postawa właśnie, to jest doskonały początek, żeby mogło zadzieć się coś więcej. Ale oprócz autentyczności potrzebujesz też wiedzy. Musisz wiedzieć, jak zdrowo stawiać granice, żeby ktoś cię nie wykorzystał, nie zmanipulował. Musisz sobie uświadomić, czy masz skłonność do jakiegoś typu mężczyzn i co to powoduje. I taką rzeczą, którą warto też, żebyś wiedziała, to jak rozpoznać, czy konkretny typ mężczyzny nadaje się do relacji. Żebyś nie brała znowu na siebie, że coś nie wyszło, to on ci nie nadawał do relacji. To, co chcę powiedzieć, możesz ciągle być w grze lub odpuścić. Czyli jak odpuszczasz, to rozwijasz kompetencje i zaczynasz być sobą. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż autentyczna kobieta, która umie postawić granice i bez lęku wchodzi w relacje. Naprawdę. To czyni kobietę atrakcyjną. Bycie prawdziwą. I kobietę i mężczyznę też. Zatem, jeżeli jesteś gotowa i chciałabyś skorzystać też z mojej pomocy, to zerknij do opisu pod tym odcinkiem i sprawdź sposoby, w jakie mogę ci pomóc. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.